W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji i zaznaczono jego punkty przecięcia z osiami układu. To jest ta funkcja. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Jak brzmi pierwsze zdanie? Funkcja przyjmuje wartość 0 dla dwóch argumentów 1 i 6. Popatrzmy zatem na wykres. Aby sprawdzić, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość 0, należy sprawdzić, w których miejscach wykres przecina oś x. Widzimy, że wykres przecina oś x w 1 oraz w 6. To są argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość 0. Pierwsze zdanie jest zatem prawdziwe. A jak brzmi drugie zdanie? Dla wszystkich argumentów większych od 1 i jednocześnie mniejszych od 6 funkcja przyjmuje wartości ujemne. Popatrzmy na wykres. Między argumentami 1 a 6 wykres znajduje się nad osią x. Oznacza to, że dla argumentów większych od 1 i mniejszych od 6 funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Drugie zdanie jest zatem fałszywe. Jeśli chcesz przypomnieć sobie własności funkcji, to obejrzyj playlistę o tym temacie na Pistacja TV. Zapraszam również do subskrybowania.